jest kilka zakładów pogrzebowych. Czym Państwa firma wyróżnia się od innych? Wyróżniać? Może się nie wyróżnia, no każdy tam próbuje robić jak najlepiej, a jedni może lepiej, drudzy gorzej. No trudno mi ocenić, czy jedni są... Po prostu nie będę się wypowiadał, że może my jesteśmy najlepsi, a oni są gorsi, bo to było po prostu nie na miejscu. Nie? Usługi pogrzebowe polegają na... Pierwsza czynność to przyjmujemy pogrzeb telefonicznie lub tu w biurze. Spisujemy wszystkie dane, jedziemy na odbiór, przygotowanie ciała, taksomaki, malowanie, wystawienie później do różańca na przykład, no i na końcu przychodzi ceremonia pogrzebowa. Ile średnio kosztuje usługa pogrzebowa? No zaczyna się od 1600 zł, może kosztować do 5000, to zależy tylko jaki wybierze sobie klient, jak ma to mówię. Skąd się wzięła nazwa Państwa zakładu? Wzięła się z łaciny i to cordis, to znaczy cor, tak zwane serce, tak jak serce Pana Jezusa na przykład, nie? Czy zakład pogrzebowy jest dochodowym interesem? Znaczy, na pewno tak, jeżeli jest dosyć wystarczająco zgonów, to tak, jeżeli nie, no to tak jak w każdym interesie, nie? Ile mniej więcej waży trumna bez zwłok? Około 80 kg, mówmy o dębowej, nie? Sosną troszeczkę, wiadomo, tam około 60 może mieć. Czy osobom zmarłym wykonuje się makijaż? Tak, jak najbardziej, ale to wszystko zależy od rodziny, czy życzą sobie, czy nie. Z jakiego drzewa najczęściej wykonywane są trumny? U nas, w naszej firmie jest 80% sprzedawanych trumien dębowych. Jaka temperatura panuje w chłodni? Minimum 2 stopnie. Można nawet, jak na przykład jest ciało w rozkładzie, można nawet do minus 5. Wtedy zabija się wszelkie zapachy, nie? Czy w Wąbrzezie przeprowadza się kremację? W Wąbrzezie nie. My jeździmy najbliżej do Łodzi. Można jechać do Gdańska lub do Poznania. My kremujemy wszystkie zwłoki w Łodzi. Dobrze. A czy rodziny często pytają o możliwość kremacji? Pytają, ale jeszcze to się tak nie przyjęło, tak jak na przykład w większych miastach, nie? I czy rodziny zmarłych życzą sobie, by ktoś z zakładu pogrzebowego wygłosił na pogrzeb jakąś mowę? U nas jest to w standardzie, że my wygłaszamy, zapraszamy na stówę i dziękujemy w imieniu rodziny wszystkim, równie tak samo jak księdzu, nie? A w którym miesiącu jest najwięcej pogrzebów? To zależy. Teraz już od dłuższego czasu jest taki troszeczkę przestój, ale latem jest dużo i później na jesień. Czy w związku z tym, że się Pan zajmuje zakładem pogrzebowym, czyli chowaniem zmarłych, czy jakieś takie przemyślenia dotyczące, nie wiem, ludzkiego istnienia, życia Pana nachodzą, czy raczej stara się Pan to odepchnąć i o tym nie myśleć? Powiem szczerze, że podejście do życia jest całkowicie inne. Jak się widzi na przykład kogoś na ulicy, młodego człowieka, któremu mówi na przykład cześć, a na drugi dzień nieraz się jedzie na odbiór, to za każdym razem można powiedzieć, że mógłbym to być ja. Tak jak niektórzy gonią za pieniędzmi, ta nienawiść między ludźmi nie jest warta, bo tak naprawdę doceniają tego życia takie, jak jest warte. Zdrowie przede wszystkim. Bo dzisiaj są, których nie ma. Po prostu nie, dużo uważam ludzi, w ogóle nie wierzę tego do głowy. Nie? Bo żyjemy, nie myślimy nad tym, że umrzemy, a kiedyś przyjdzie na nas czas. Nie? A nad tym to dużo ludzi nie myśli. Bo umrzeć się będziemy wiecznie, no niestety. A jak Pan daje sobie z tym radę, tak od strony właśnie psychicznej? Po prostu nie myślę. Nie myśleć za dużo i nie rozmyślać. Zrobić po prostu to, co jest w naszych obowiązkach i to wszystko. Tak jakby człowiek tam się pogłębiał, to na pewno by to w jakiś sposób się psychicznie odbiło.